Śląsk Świętochłowice w ten weekend mierzył się na własnym boisku z zespołem LKS Sparty Lubliniec. Gospodarze od samego początku dominowali na boisku i szybko zdobyli prowadzenie. Najpierw strzałem z dystansu postraszył kacpra Polaka Łukasz Wawrzyniak. Chwilę później było już 1-0. W 8 minucie piłkę do siatki skierował Kamil Ściętek po asyście Adriana Lesika. Goście próbowali szybko odpowiedzieć, ale ich akcje kończyły się na skraju pola karnego. Gospodarze odgrażali się groźnymi kontrami. Po kwadransie mogło być 2-0, ale w tej sytuacji Daniel Czapla przestrzelił nad bramką. W 26 minucie arbiter podyktował 11 za faul w polu karnym. Do piłki podszedł Adrian Lesik i pewnie wykorzystał rzut karny. Już 2 minuty później Lesik wpisał się drugi raz na listę strzelców precyzyjnym wolejem. Śląsk mógł zdobyć 4. gola po tej akcji. Znów w głównej roli był Lesik, który tym razem oddał piłkę do Ściętka, ale ten przegrał pojedynek z bramkarzem. Sparta zagrażała gospodarzom jedynie po stałych fragmentach gry. W taki sposób Bogusław Borowiec próbował zaskoczyć golkipera gospodarzy. Po pierwszej części meczu Śląsk prowadził 3-0. Po przerwie gospodarze nie atakowali już tak zaciekle, co skrzętnie wykorzystali goście. W 60 minucie Wojciech Małczak zagrał prostopadle do Borowca, a ten zdobył bramkę płaskim strzałem. W 66 minucie Lesik mógł skompletować hat-tricka, ale tym razem zatrzymał go Kacper Polak. Chwilę później wszędobylski Lesik znów zagroził bramce gości, ale w dogodnej sytuacji przestrzelił. 100% okazję zmarnował również Breulich, któremu zabrakło zdecydowania. Śląsk dopiął jednak swego w 84 minucie meczu. Czapla wrzucił piłkę z rzutu wolnego na głowę Daniela Koniarka, a ten wpakował ją do siatki. Gospodarze rozbili Spartę Lubliniec 4-1. Nieobliczalny Beniaminek utrzymuje się w czołówce grupy pierwszej hajs czwartej ligi. Mecz wyglądał to pod nasze dyktando, że tak powiem. No, jedynie mogę mieć pretensje do zawodników o drugą połowę, bo przestrzegałem w szatni w przerwie meczu, żeby wyszli skoncentrowani i nie lekceważyli przeciwnika, bo pierwsza połowa pokazała, że naszą całkowitą dominację, że tak powiem. No ale w szatni jedno się mówi, a na boisko to później troszeczkę inaczej wychodzi. No i przyspali w pierwszych 5 minutach, straciliśmy taką niepotrzebną bramkę, gdzie no trzeba to będzie rozliczyć sobie tam we własnym sosie, że tak powiem.